Ja piję kawusie. Ty klikasz lajka, subskrajba i komentujesz! Co z tobą jest nie tak? Czemu jeszcze ty... Zostaw! Klikaj rzeczy! Bo będzie fajny program! Zaczynamy. Ja się najpierw chcę dowiedzieć, kiedy ludzie wyjdą... Kiedy ludzie wyjdą na ulicę. Nic nie wzmacnia ludzi jak władzy, jak milczenie ludzi. Dobra. Kuba. Dzień dobry, moi... Kuba. O, na Pietrynie. W ciepełku jeszcze. Dobrze. Drodzy, Kuba Midel, sztuka równowagi finansowej. Jak widzieliście na miniaturce, odcinek nazywa się Kiedy ludzie wyjdą na ulicę. Przekornie ludzie wyjdą na ulicę, jak będzie ładna pogoda, albo jak już będą maksymalnie wkurzeni. Dziwne zjawisko jest takie, że politycy upadlają nas tak naprawdę z każdej strony, a na ulicę nie wychodzi nikt. Dzisiaj przemyślenia drobnego rentiera, prostego przedsiębiorcy o tym, jak widzi zastraszone społeczeństwo, które jest niestety dobijane, jest spychane na skraj przepaści, a niestety oprócz gadania nic nie robi. Osobiście... Do przypomnienia? Tak, mamy zajebistą inflację. Tak, jesteśmy 30. najbogatszym krajem świata? A propos tego bycia spychanymi? 32. Według OECD. Pod względem mediany bogactwa jesteśmy 57. Pod względem średniej bogactwa jesteśmy 56. Teraz mam taki zawód, że właśnie gadam z tym gadaniem na ulicę. Wychodzę i swoimi przemyśleniami chciałbym bardzo z wami się podzielić. Co dzieje się na tym rynku? Jak ten rynek zastygł, jeśli chodzi o sprzedaż? Jak ten rynek zastygł, jeśli chodzi o budowę? Wiedzieć musimy, że ciężko nieruchomość dzisiaj sprzedać, ale również bardzo ciężko mieszkanie czy dom dzisiaj kupić. Kto nie ma gotówki, tak naprawdę albo nie podejmie próby wzięcia kredytu na tak wysokim oprocentowaniu, albo nawet jeżeli ma taką możliwość, bank pewnie tego kredytu mu nie udzieli. Także rynek zastygł. Prawdopodobnie ceny w końcu spadną, tylko pytanie, kto te nieruchomości kupi, dlaczego ceny spadną i dlaczego ktoś właśnie, kto ma w tej chwili gotówkę, będzie mógł je kupić taniej. Myślę, że niestety nie skorzystają na tym prywatne osoby, prywatni inwestorzy, konsumenci. Będą to inwestorzy, oby nasi rodzimi lub zagraniczne fundusze, które będą mogły taniej po prostu to kupić. Jak sobie skalkulujecie dzisiejsze ceny utrzymania nieruchomości, ceny materiałów, wzrost ceny gazu, wzrost ceny prądu i tak dalej, wzrost cen kredytu, kto tak naprawdę za tym stoi, widać pewną zasadność w ogóle, czy pewną, nie wiem nawet jak to w tym... Czy on nie zna słowa prawidłowość? Czy on jakby zgubił słowo, wypadło mu z kieszeni? W tej chwili nazwać. Wiem, że ktoś bardzo wykorzysta ten spadek cen i to, że kiedy będzie tanio, wy tego po prostu nie kupicie. Jest to ogromny kłopot. A, jemu chodzi o okazję. Odcinek. Z ciekawostek, wczoraj na konsultacjach miałem człowieka, który ma bardzo dużą firmę, ponieważ dostarcza materiały dla branży budowlanej, a branża stanęła, obroty mu spadły, a on zaczął być szczęśliwy. Tak naprawdę zaczął myśleć o tym, nie jak prowadzić firmę, ale jak żyć. Także wiele pozytywnych aspektów jest tego spowolnienia dla przedsiębiorców, w sensie takich, takim prywatnym. O tym również dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. I z takich ploteczek, moi drodzy, bo dzisiaj będzie bardzo gorzko. Tak jak staram się, żeby było dużo pogody, tak jak odzyskałem ogromne siły witalne, jest w tej chwili, nie wiem, 9 czy 10 stopni, dość chłodno, jakiś katar. Ja przyzwyczajam się do tego, że gaz będzie tak drogi, że trzeba do zimna się przyzwyczaić i staram się bardzo optymistycznie o, kurwa. Na świat tak dzisiaj. Ja przypomnę, on ma mieszkanie 600 metrów kwadrat, nie? Jakby ja trzymam kciuki, żeby zbankrutował na tym, na tym mieszkaniu, nie? W sensie, dojebał za taką chatę, to niech płaci, kurwa. Będzie gorzko, żeby w następnym odcinku poradzić sobie z dzisiejszą rzeczywistością. Odpowiem na pytania, które dzisiaj sobie zadamy. Ale jeszcze o ploteczkach. Prowadzę na Zoom TV taki program, cykl odcinków Dom, Cenie, Mieszkania. Spodobały mi się bardzo te nowoczesne technologie, konstrukcje, domy drewniane, ekologiczne, pompy ciepła, fotowoltaiki, własne przydomowe oczyszczalnie ścieków, własne ujęcia wody, minimalne koszty prowadzenia. No pachnie mi to jakąś ekologią. Natomiast wczoraj odnowiony sukces władz naszego pięknego miasta o zakazie. Bo to tak naprawdę ten sukces to oznacza. Zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego na wielu działkach, które idealnie nadają się na działki
budowlane, letniskowe, tam gdzie można po prostu dostać WZ-ki, zbudować sobie takie lekkie ekologiczne domy, tego nie można robić. Ja uważam, że władze i tak robią sporo, bo to miasto wygląda coraz lepiej. To jest nasz dom, który kochamy niezależnie, kto będzie tym rządził, jaki będzie plan. To jednak uważam, że zakaz budowy ekologicznego domu na swoim kawałku ziemi w obrębie miasta jest zakazany, bo mamy ten zakaz, a market stoi na markecie. U nas na Julianowie powietrze po prostu śmierdzi i cuchnie. Przez miasto nie można przejechać, bo buduje się w tej chwili pseudometro, które być może będzie nam tak samo potrzebne jak lotnisko, z którego nikt nie korzysta, albo dworzec za 2 miliardy, który chyba pojawia się tylko na jakichś pocztówkach o Łodzi. Więc tutaj to nie jest przytyk, to jest tylko moja drobna uwaga, że warto wprowadzać różnego rodzaju zakazy i szczycić się ekologią, ale warto również, dbając o miasto, nie dbać tylko o infrastrukturę, nie rozbudować jej, ale dbać przede wszystkim o dobro mieszkańców. Dla mnie jest... No więc tak, po kolei, bo tutaj powiedział bardzo dużo ciekawych rzeczy, które są jednym wielkim pierdem, nie? Tak się dziwnie składa, że ja mieszkałem większość życia na Julianowie, nie? W Łodzi, więc tak, problem jest taki, że na Julianowie śmierdzi, nie? Tylko, że śmierdzi w większości w tych miejscach, w których stoją stare kamienice, w których mieszkają ludzie, którzy są po prostu bardzo ubodzy. I tam to jest taki przykład miejsca, gdzie faktycznie palone jest wszystkim. I jeżeli się trafi na zły dzień i wiatr was wyjątkowo nie lubi, to tam grubo jebie. Nie ma żadnej opcji, żeby te miejsca, które śmierdzą, zostały zastąpione jakimiś ekologicznymi chatkami i to ograniczenie, o którym on mówi, nie znam dokładnie przepisu, ale jest o kant dupy potłuc w kontekście tego, co on tutaj próbuje implikować, tak? To absolutnie kurwa nic nie zmienia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że co jak co, ale można się śmiać z tego gówno metra, które będzie miało 4 przystanki, ale dalej jest to sposób na lepsze skomunikowanie miasta, które ma olbrzymi problem z korkami i które jest chyba w Polsce najbardziej zakorkowane. Jest w ogóle jednym z najbardziej przykorkowanych centrów miasta w Europie. Więc wszystko, co rozładuje ten ruch, jest na plus. Narzekanie na to, że przez to nie można jeździć, no kurwa, sorry, pojedź sobie typie do Poznania, zobacz jak wygląda tam zabawa z remontami, albo poczytaj sobie, ile lat była remontowana kaponiera i przestań pierdolić, tak? To jest dwa. Trzy. Lotnisko Lublinek przestało, znaczy poważnie straciło na ważności przez lata i jest bezużyteczne, co nie zmienia faktu, że jest dużym lotniskiem obsługującym cargo, tak? Ono nie obsługuje po prostu pasażerów indywidualnych. Natomiast z tego, co rozumiem, to cargo na Lublinku dalej działa i jakby jest jak najbardziej użyteczne i jest jak najbardziej czymś, co przynosi miastu korzyści. Więc całe pierdolenie o tym, że to lotnisko jest bezużyteczne, to gówno, prawda. Natomiast jeżeli chodzi o dworzec, sytuacja z dworcem, jak mówiłem na innych materiałach, nie jest rezultatem tego, że władze miasta były jakieś pierdolnięte i kurwa zbudowały sobie pomnik swojej próżności, tylko jest rezultatem tego, że ci, którzy byli odpowiedzialni za jakby pewne duże plany infrastrukturalne, którzy byli z takiej partii, którą być może znacie, która nazywa się Platforma Obywatelska, głęboko i dobitnie wyruchali Łódź na tym projekcie. Więc on może sobie pierdolić dużo głupotek, ale nic z tego, co powiedział, nie ma sensu. Czy istnieje szansa, że takie metro zostanie w przyszłości rozbudowane? Jest raczej mierna szansa na to, przynajmniej patrząc w dzisiejszej perspektywie Łodzi, bo Łódź ma ten problem, że jest miastem starzejącym się i biedniejącym. To znaczy, tak jak ten trend, gdzie wielkie miasta w Polsce się kurczyły, został w przypadku większości miast odwrócony, tak jeżeli chodzi o Łódź, on się utrzymuje. I to wynika w dużym stopniu z tego, że w Łodzi Łódź stała się takim troszeczkę centrum outsourcingowym.
w którym duże firmy to są te firmy, które jakby są podwykonawcami czyimiś i one raczej nie zatrudniają ekspertów, tylko zatrudniają ludzi, którzy robią masówkę, tak? Z jednej strony w Łodzi jest właśnie SII, z którego się ostatnio śmieliśmy, jest mBank, dla którego SII pracuje swoją drogą i tam pracuje na przykład bardzo dużo ludzi w IT, ale znowu to są, tak jak mówiliśmy to poprzednio, ludzie, którzy zapierdalają jak chomiki w kółeczku, a nie miejsce, gdzie się szkoli i pielęgnuje ekspertów, tak? Jest jeszcze teoretycznie Ericsson, ale on jest jedną z kilku firm na łódzkim rynku IT, które się szarpią o relatywnie niewielką liczbę wysoko wykwalifikowanych pracowników i tak naprawdę kurwa trwa taki wielki ping-pong, gdzie wielu tych wysokolevelowych gości po prostu na zmianę przechodzi między jedną firmą a drugą, dlatego że wiecie, tu mi nie dacie podwyżki, ale tamta firma mi da, tam popracuję 3 lata i okaże się, że tam mi nie dadzą podwyżki, ale wy mi dacie, nie? I to jest takie w koło Macieju. Więc jakby nie ma tutaj jakichś wielkich, szczególnie, że wiecie, że jako, że informatycy są zakochani w swojej idei, że bardzo często, nie wszyscy, ale bardzo często są zakochani w idei, że oni do wszystkiego doszli sami, no to oni bardzo lubią kultywować ten mit i oni bardzo lubią żyć w tym przekonaniu, że oni są panami swojego losu i nie wiadomo kurwa co osiągnęli, nie? W związku z czym sytuacja, w której to może się zmienić, znaczy są panami swojego losu i bardzo często jakby lubią w związku z tym żyć z zajebistości, jaką sobie wypracowali, a nie jak bidoki jeździć tramwajem czy metrem, nie? Jednocześnie Łódź jest w dość specyficzny sposób skonstruowana i Łódź jest... To jest na przykład coś, co bardzo lubię w Warszawie, co mnie zawsze w Łodzi wkurwiało. W Łodzi, jeżeli nie pojedziesz się socjalizować na ulicę Piotrkowską, to nie masz po co w ogóle z domu wychodzić, nie? Bo całe życie, wszystko, co interesujące w mieście, dzieje się na relatywnie niewielkim obszarze. I to prowadzi do tego, że zawsze nieuchronnie mieszasz się na przykład z ludźmi, którzy dużo chleją i wyjście na miasto wiąże się z tym, że idziesz w miejsce, gdzie będzie dużo naprutych ludzi, nie? Jednocześnie to całe łódzkie centrum, które się wlecze kilometrami, nie ma jakoś przesadnie dużo do zaoferowania pod względem, wiecie, takiej zwykłej, uczciwej atrakcyjności poza dużą liczbą knajp i nie ma wysokiej klasy, wiecie, jakichś miejsc pracy, tak jak gdzie są ekskluzywni ludzie, więc tak naprawdę Łódź jest w trochę nieszczęśliwej pozycji i inne miejsca, do których warto by pojechać, to w większości sypialnie, nie? Więc całe to metro, jeżeli miałoby się faktycznie komunikować gdzieś dalej, to komunikowałoby się do którejś z miejskich sypialni, a nie między interesującymi czy ważnymi miejscówkami, tak? Do tego Łódź stoi na iłach, co znaczy, że jest bardzo podmokła. I sam ten fakt też utrudnia i zwiększa koszty wielu prac budowlanych. Jest to po prostu absurd. A propos jeszcze wielkiej ekologii, też uważam, że miasto Łódź jest jednym z najbardziej ekologicznych miast w Europie, jak nie na świecie. Na każdym rogu mamy tutaj nie tylko żabkę, ale również Biedronkę. Także wiele zwierząt, gorzej z powietrzem, gorzej z komunikacją. Szkoda, że nie możemy budować ekologicznych domów tam, gdzie po prostu najlepiej by pasowały. Ja propos hasła może jeszcze i wysokich cen nieruchomości. Widziałem takie hasło gdzieś na stronach Łodzi. Jebać biedę, to ewidentnie to się zdecydowanie bardzo uda. Gdzie widziałeś na stronach Łodzi to hasło?
Mordo, gdzie ty widziałeś takie straszne hasło na stronach miasta Łodzi? Ty kurwa, może powinieneś to zgłosić gdzieś. Bo to brzmi jak problem, którym ktoś się powinien bardzo uważnie zainteresować. Dało jebać tych biednych ludzi i jebać przedsiębiorców. Wyszło to fantastycznie. Ja niestety żałuję... A, widzicie, czyli jebać biednych ludzi i przedsiębiorców. Zobaczcie, jak on bardzo się stara spiąć swoją... swój los i swoje interesy z losem przeciętnego człowieka. No bo wiadomo, że on jest, kurwa, solą tej ziemi. Bo mógłbym około 70, może 100 takich ekologicznych, tanich domów postawić albo do zakupu, albo do wynajmu. Niestety się nie da. A propos władzy... A widzicie, czyli chodzi o to, że on biznesu nie może robić. Tu nie chodzi ani o ekologię, ani o to, że coś byłoby korzystne, tylko czysto chodzi o sam fakt, że on po prostu nie może pieniążków zarobić. Ciekawe, ile z tego prawa, które go tak bodzie w dupę, jest faktycznie proekologiczne, a ile na przykład zapobiega temu, żeby on nie postawił jakichś gówniaków bez fundamentów, które będą de facto, wiecie, kontenerami. Moi drodzy, nic nie wzmacnia władzy. Może wejdźmy tutaj w podwórko, żeby nikt nas nie podsłuchiwał. Nic nie wzmacnia władzy tak, jak milczenie ludzi. Taki mem pojawił się, a jest to cytat, są to słowa podobno Leonarda da Vinci na Facebooku, mojego mentora, mojego wielkiego przyjaciela, z którym zresztą lada chwila ruszam z taką półroczną serią treningów, nie tylko fizycznych, ale przede wszystkim intelektualnych. Zapamiętajcie to zdanie. Nic tak nie wzmacnia władzy. Ja, mnie bardziej jara to, że da Vinci jest jego wielkim przyjacielem. Posłuchajmy to jeszcze raz, tylko w odpowiednim kontekście, bo... Kontekst is king. Tak milczenie ludzi. Taki mem pojawił się, a jest to cytat, są to słowa podobno Leonarda da Vinci na Facebooku, mojego mentora, mojego wielkiego przyjaciela, z którym zresztą lada chwila ruszam z taką półroczną serią treningów, nie tylko fizycznych, ale przede wszystkim intelektualnych. Zapamiętajcie to zdanie. Nic tak nie wzmacnia władzy, jak milczenie ludzi. Totalnie twój przyjaciel ci to powiedział. Totalnie ci to jestem pewien, że przyjaciel powiedział. Trening intelektualny, on może sprzedawać. Słuchaj, ja ci powiem tak. Jakbyś z nim weszła w biznes, zarobiłabyś grube miliony, nie? Tylko z drugiej strony robiłabyś z nim biznes, więc nie wiem. Nie wiem, czy byś się z tym dobrze czuła. To jest jedna z tych rzeczy, których żaden prysznic nie zmyje, nie? Jeżeli będziemy pozwalać na to, że ktoś może budować market na markecie, może budować coś, co jest zupełnie nam niepotrzebne, a ty nie możesz sobie przedłużyć tarasu, dobudować garażu albo postawić domku na swojej działce, jak dla mnie coś tu nie gra i chcę o tym głośno mówić. Poprawność polityczna tak, ale niestety normalnie. Czekajcie, poprawność polityczna tak? O kurwa! O kurwa, co tu się dzieje? O, kocham! Życie również też. Jak to jest możliwe, że od 6 lat nie można nic zrobić, czy ja nie mogę zrobić nic na swoim gruncie? Tysiące Łodzian nie mogą zrobić nic na swoim gruncie, bo jest urząd zapchany. Tymczasem zobaczcie sobie, ile powstało osiedli mieszkaniowych i ile powstało marketów spożywczych. Jeszcze dzisiaj jest godzina szczerości i złośliwości. Czekajcie, to teraz źle, że osiedla mieszkaniowe powstają? Czy to jest spisek wielkiego mieszkania? Bo ja już się kurwa gubić zaczynam. Zbudowałem w domu sobie studio, będzie tam, przecież szukam jeszcze nazwy, może sukces murowany to nazwiemy, zobaczymy. Zbudowałem sobie siłownię, zamówiłem sprzęt. Gość, który ma bardzo fajny sklep
ze sprzętem właśnie takim fitnessowym powiedział, proszę pana, ja jestem największą siecią, mam kilka takich punktów. Niech pan zobaczy, ile jest marketów, ile jest aptek, ile jest sklepów monopolowych. O tym niestety dzisiaj jest ten gorzki. Okej, jesteśmy na etapie, na którym apteki mu przeszkadzają, nie? Powiedzmy sobie to głośno, nie? On jest antyaptekowy. Odcinek. Psychologia tłumu. Grupa jest silna, ale strach jednostki niestety wygrywa. Część osób teraz mnie hejtuje, zbanuje, powie, że jak on to ma siłownię i chce domek drewniany i się czepia tutaj, prawda, że Łódź ma piękny dworzec, okej. Okay. Część osób przyzna mi rację, natomiast niestety jesteśmy w takiej mniejszości, że prawdopodobnie niewiele to da, ale lepiej mówić cokolwiek niż milczeć. Dlaczego jest w Polsce i na świecie, zwłaszcza w Europie, tak jak jest? Bo wielu ludziom jest dobrze. Bo jesteśmy wnukami, prawnukami, praprawnukami chłopów i niewolników. Ludzi, którzy po prostu byli od zawsze wykorzystywani. Ludzi, którzy się po prostu boją. Ludzi, którzy są mocni pod swoim dachem, ale ludzi, którzy podkulą ogon, jak tylko wyjdą na tą ulicę. To jest niestety największy kłopot. Niewolnik zawsze będzie bał się wolności. Leniwy zawsze będzie bał się pracy. A zakłamany zawsze będzie bał się prawdy. I wiele osób, zwłaszcza niestety media i politycy... A brudny będzie zawsze bał się mycia dupy. Dzisiaj to wykorzystuje. Wystarczy pokazać płacz, każdy weźmie chusteczkę i pójdzie gdzieś lochać w kąt, ale o prawdziwych problemach, zwłaszcza mieszkańców tej pięknej planety, czy naszego pięknego kraju, po prostu się głośno nie rozmawia. Formowanie człowieka od urodzenia, zamiast stawiać na wybitność, stawia się na przeciętność. Zamiast ludzi uczyć myśleć, uczy ich się pracować, rozwiązywać zadania, być po prostu karnym i posłusznym. Zamiast biegać, zamiast chodzić, zamiast iść do parku, dźwiga się w wieku 7-8 lat plecak, który waży, nie wiem, 8-10 kg, co jest uważam tragedią logistyczną. Kurwa 20, typie, no! No, dla kręgosłupa, co będzie miało ogromne konsekwencje później na zdrowiu. Bardzo proszę. To wszystko sprowadza się do prostego hasła. Silne państwo, ale słaby obywatel. Teraz zresztą z córką przerabiam, chyba możemy wrócić do naszego tutaj zakątku. Odrobinę historii od paleolitu do czasów nowożytnych, do neolitu. Jak zobaczycie sobie, jak tworzyły się w ogóle ludzkie cywilizacje, jak zaczęła powstawać wartość prywatna, jak jeden oddzielał swoją działkę od drugiego, bardzo szybko ukształtowała się następująca struktura. Niewolnicy, chłopi, rolnicy, ludzie, którzy zapieprzali w polu, było to 90-95% społeczeństwa przez całą ludzkość, potem odrobina wojska, urzędnicy, przepraszam, kapłani i jakiś tam król czy faraon. Ja już chyba wolałem, jak oni pierdolili głupoty o prawie rzymskim, nie? W sensie... Tak, wszyscy od maleńkości, kurwa, ziemię grodzili. Od paleolitu. Każdy miał, kurwa, tabliczkę i akt własności swojej ziemi. Ciekawe, dlaczego powstawały takie hierarchie. Ciekawe, że często te hierarchie wynikały z potrzeby obronności, a nie z potrzeby, kurwa, tego, że albo co gorsza, z podbojów, a nie z woli ludu i nie mają nic wspólnego z dzisiejszymi hierarchiami. Mi tak się najbardziej podoba, jak on stawia... No, on, bo on jest, kurwa, prawdziwym człowiekiem gminu, no. Możecie poznać po tym, że mu słoma z butów wystaje. I niestety przez ostatnie 10 tysięcy lat tej najnowszej historii ludzkości tak było i tak niestety również jest dzisiaj. Dzisiaj może nie ma niewolników, ale kim jest dzisiaj pracownik fizyczny, pracownik na magazynie, pracownik na produkcji, który żyje tylko po to, żeby pójść do tej pracy, zarobić marne pieniądze i wrócić do domu? Idea wage slavery się pojawia, no spoko. Bardzo dobrze, bardzo słusznie, ja się zgadzam. Niewolnictwo pensjowe jest bardzo dużym problemem. Rzecz w tym, że to niewolnictwo wiąże się w dużym stopniu z taką kwestią pod tytułem przedsiębiorcy dają tak niskie wynagrodzenia,
żeby ludzie byli bardzo uzależnieni od tego, żeby dostać następną wypłatę. Ponieważ mają zakorzenione, że jakby jeżeli skipną jedną wypłatę, to mogą nie przeżyć. Jeżeli chcemy rozmawiać o problemach, to faktycznie jest bardzo poważny problem. Tylko myślę, mam takie wrażenie, może nie wiadomo skąd, nie, ale że jednak jeżeli chcemy poważnie rozmawiać, to powinniśmy się pochylić nad kwestią tego, co jest źródłem takiego stanu rzeczy, nie? I kto jest źródłem takiego stanu rzeczy? I że być może powinniśmy w takim razie zacząć działać antykapitalistycznie i nie pozwalać, żeby przedsiębiorcy dyktowali zasady gry, bo być może to oni tworzą największe szkody. Taka tylko myśl tam, nie? Kim jest dzisiaj rolnik? Ten rolnik nie uprawia ziemi, ten rolnik jest zamknięty w ciasnych murach swojej firemki i po prostu zapierdziela. Albo robi zawód i ten zawód wykonuje przez 40 lat. Nie, rolnik uprawia ziemię. Na pytanie, kim jest dzisiaj rolnik, odpowiedź brzmi rolnikiem. Jest osobą, która ziemię uprawia. Tak brzmi definicja słowa rolnik. Jakbyś się Kubu Midlu zastanawiał. Jakbyś potrzebował zweryfikować, co to słowo. Możesz w słowniku dzisiaj sprawdzić. Zapewniam cię, że znajdziesz tam dokładnie moją definicję, nie twoją, nie? Ale rozumiem zmartwienie, widać, że szkołę ledwo skończyłeś, więc te definicje są tutaj mocno nieprzyklejone do niczego w szczególności. I get that. W pełni to kumam. W pełni rozumiem, że doświadczasz tego problemu. Kubu Midlu. Kiedyś byli żołnierze, kiedyś byli rycerze, dzisiaj mamy po prostu wojsko, dzisiaj mamy straż graniczną, dzisiaj mamy policję. Urzędnicy zostali, kościół został i zostało odrobinę władzy na górze. Jeżeli przetniemy tą piramidę, zobaczymy ogromną dysproporcję, jak bardzo ta dolna część piramidy w jak dużym stopniu poświęca całe swoje życie, żeby oddawać swoją energię i pieniądze tym na górze, którzy... No, na przykład pasożytom, którzy zamiast sami pracować, żerują na cudzej pracy i ściągając z ludzi czynsze. Słyszałem, że to jest kurwa okropny problem, że męczymy się z pasożytami tego typu. I że ogólnie to taka buba, bo no te pasożyty jakby nie chcą się odkleić. One nie chcą przestać żerować na ludziach. Tak naprawdę czerpią tylko z pracy tych na dole. Jest to niestety straszne. Ciekawe, kto to robi, nie? Jako przedsiębiorca jestem w stanie oczywiście to wykorzystać i przedsiębiorcy to wykorzystują, bo są gdzieś pomiędzy tą najniższą, tym najniższym elementem, czy częścią tej piramidy i górą. Natomiast jest to na pewno nie fair. Zobaczcie, i to jest też zajebiste, że on gdzieś poniekąd zdaje sobie sprawę z tej systemowej krytyki kapitalizmu, tylko umieszcza się poza nią po prostu. On bierze krytykę kapitalizmu, mówiącą, że posiadacze kapitału żerują na ludziach, którzy produkują wartość, i mówi, ale ja nie, ja to tylko korzystam z tych zasad gry, które są, która tutaj została rozstawiona i toczy się w ogóle na zewnątrz mnie. Ja jestem niezależny. Wróćmy jeszcze do tych założeń. Dzisiaj będzie trudny wykład, jak kto nie chce, nikt nie ogląda. Natomiast chcę powiedzieć o tej wojnie. Wszyscy, czy większość ludzi jest po prostu przerażona. Ceny gazu, ceny prądu, ceny życia, materiałów, robocizny, ceny czegokolwiek rozpieprzone w tej chwili przez, po ostatnie oczywiście, przez inflację, ceny paliwa, które wpływają również na większość cen usług i produktów. I widmo wojny po 2 latach bania się wirusa, po 2 latach lockdownów, po 2 latach niewiadomego, dzisiaj boimy się, czy Putin tu wyśle rakiety, czy nie puści, czy nam pomogą Stany, czy nam nie pomogą. Boimy się wojny, a ta wojna trwa. O wojnie w głowie już wam powiedziałem, o wojnie w żołądku też wam powoli powiedziałem, o wojnie w portfelach i o wojnie w naszych rodzinach. W
Wojna w żołądku brzmi jak grypa żołądkowa. Kurwa, zobaczcie, i to jest po raz kolejny to, nie? To pierdolenie na temat wojny jest nagminne, wszechobecne i nieustępliwe, nie? I jakby dużo osób się wkurwia, jak ja się raz za razem śmieję z tego, że kurwa, faceciki płaczą, że pójdą w kamasze. Tymczasem kto utrzymuje tę narrację? Kto cały czas, kurwa, straszy wojną? Kto cały czas pierdoli głupoty, jak to zaraz będziemy się nakurwiać kamieniami? Ludzie, którzy kręcą na tym lody. I niezależnie od tego, czy jest to, czy tymi ludźmi są, kurwa, onuce, dla których straszenie przeciętnego Kowalskiego, który, kurwa, nie śledzi i nie rozumie informacji, które są mu dostarczane, jest po prostu upierdliwe. Czy straszy... przepraszam, coś czuję, że źle skonstruowałem zdanie. Niezależnie, czy to jest onucowe pierdolenie, czy pierdolenie kolesia, który wam sprzeda coś, strasząc was wojną. Ponieważ na tym kanale widzieliśmy już, kurwa, też reklamę pod tytułem Kogo stać na swój własny bunkier. To rezultat jest ten sam. Ponieważ pojawił się stres związany z COVID-em i on pokazał, że nasz świat... On wielu osobom pokazał, że pewne rzeczy, które wierzyliśmy, że są stałymi, nie są stałe i mogą się zmienić zaskakująco wręcz szybko. To w ludziach utrwaliło się jakby to przekonanie, że teraz to już każda rzecz będzie niestabilnością. I jedną z tych niestabilności, których się wszyscy spodziewają, jest wojna. I takie pasożyty jak on karmią się tym, że ludzie nie potrafią racjonalnie ocenić, czy dojdzie do wojny, czy nie dojdzie, czy jakaś niestabilność nastąpi, czy nie. Więc po prostu łapią się ich słów. Powiem wam za chwilę. Ten odcinek nie jest po to, żeby wymyśleć coś, co jest niewymyślone, ale żeby uświadomić sobie coś, o czym po prostu na co dzień raczej nie mówimy. Ta wojna, moi drodzy, już do nas dotarła, ta wojna trwa. A propos wojny w żołądku, chodzi o to, żebyśmy po prostu byli chorzy. Market na markecie, w reklamach zachęcanie do jedzenia. Dzieci mają jeść leki po to, żeby mieć większy apetyt. Dorośli po to, żeby potem się po prostu wysrajtać. Dzieci mają jeść leki, żeby mieć większy apetyt? Jakim cudem w każdy jeden z tych, kurwa, wielkich przedsiębiorców jest jeszcze takim, kurwa, skrajnym foliarzem do kompletu? Logiki w tym ja większej nie widzę. Mogłoby nie być jednego i drugiego, byłoby wszystkim łatwiej, ale wtedy nie byłoby najważniejszego, czyli sprzedaży. A na wzroście i sprzedaży cały ten dzisiejszy świat się opiera. Dlatego on zasrywa was tutaj reklamami swojego kongresu, który wam sprzedaje, na którym inni jemu podobni oszuści będą wam sprzedawać, kurwa, tajemnice zrobienia biznesu, nie? A pierwszą tajemnicą zrobienia biznesu, której niestety akurat tej wyjątkowo wam nie sprzedadzą, jest to, żebyście znaleźli innych frajerów, którym będziecie mogli czy mogły sprzedać tajemnice biznesu. Wsparcie, wódka, lek na ból głowy, a marihuana zakazana. Tak kończę tematy żołądkowe. Sprawa rodziny, moi drodzy. Śmierć. Zresztą tutaj żona kolegi opowiadała przedwczoraj. Śmierć człowieka, który po prostu nie wytrzymał pewnej presji. Śmierć człowieka, zawał serca gościa, który dostarcza mi warzywa. Kłótnie, smutne miny i tak dalej. No jak ma być dobrze, jeżeli żyjemy właśnie... No a dlaczego on umarł? Tego człowieka, który dostarcza ci warzywa. Czemu on umarł? Ze stresu? Z przepracowania? Może nie dostaje godnej płacy i musi pracować więcej niż... to wytłumaczalne i w jakikolwiek sposób zdrowe, żeby przeżyć. Może powinniśmy takim ludziom, nie wiem, dajmy na to, kurwa, dzika myśl, więcej płacić, skoro martwimy się o ich stres. To jest ciekawa koncepcja, moim zdaniem. W takich okolicznościach. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ta rodzina ma myśleć o czasie wolnym?
Jak, jeżeli rodzice pracują coraz więcej, a zarabiają coraz mniej. Jak budować rodzinę, kiedy zmienia nam się zasady gry co parę tygodni? Jeżeli mieliście opłaty za prąd 300 zł, teraz macie 500. Jeżeli mieliście opłaty za prąd w firmie 2000, a teraz będziecie mieli 6000 zł. Jeżeli za gaz płaciliście 5000 w piekarni, a dzisiaj macie zapłacić 25. Dla mnie jest to po prostu absurd. Jeżeli mieliście ratę kredytową za mieszkanie czy lokal, 10 tysięcy złotych, teraz macie 20. Jak można mówić w ogóle o miłości i rodzinie, jak nie wstyd jest rządzącym w ogóle w tej chwili mówić o ideałach, kiedy upieprza się nas gdzieś tutaj mentalnie? Zobaczcie, nagle pierdolenie o świętej ekonomii wyjebało już przez okno, nie? Już kurwa nie sklejamy bajeczek o magicznej mocy ekonomii. Już nie produkujemy narracji o tym, że święta wróżka pieniążuszka jest jedyną prawdą. Teraz mamy złych rządzących. W głowie. Dla wielu, którzy budowali sobie w tej chwili domy, którzy przygotowywali mieszkania, miało to być ich gniazdo domowe, dzisiaj staje się to ich największym utrapieniem. Dla inwestorów jest to fantastyczna informacja. Ludzie po prostu te mieszkania za 3/4 ceny będą oddawali. Czy to jest dobrze dla społeczeństwa? Wydaje mi się, że nie. Czekaj, ale możesz płacić pełną cenę. Skoro martwisz się o dobrobyt, to możesz być tym inwestorem, który pokaże, że należy robić inaczej i odkupować za 100% ceny. Stać cię, mordo. Mieliśmy bałagan w głowie, bałagan w rodzinie, bałagan w żołądku i został mi bałagan w portfelu. I szukałem karteczki, ale tutaj nie ma karteczki. To są dosłownie 2-3 zdania o tych czynnikach, o których wam powiedziałem. Natomiast generalnie w naszych portfelach, czy to są te portfele takie fizyczne, czy nasze konta, tam jest po prostu burdel, tam jest w tej chwili zniszczenie. Ja życzę w tej chwili wszystkim przedsiębiorcom, bo wszystkie moje kolejne odcinki będą o tym, żebyśmy i tak się nie poddawali, bo łatwiej na pewno nie będzie. Będę udowadniał na wszystkich kolejnych odcinkach, że ktoś, kto przestanie być przedsiębiorcą, nigdy nim nie był, że to właśnie my musimy znajdować rozwiązania z każdej sytuacji. Ja myślę, że jeżeli używamy tego typu narracji, to słowo przedsiębiorca nie jest właściwym określeniem. Cwaniakiem, cinkciarzem, oszustem. Lepsze. Lepsze. Dużo, dużo lepsze. Dużo bardziej, wiecie, trafne. Sytuacji? Będę przyrównywał gospodarkę do autobusu, który jedzie z bardzo dużą prędkością po dziurawej, wyboistej drodze, a jest prowadzony przez ludzi, którzy... Przez Keanu Reevesa! Nie, czekajcie, to nie Keanu... Przez Sandrę Bullock! Ja znam ten film! Ja wiem, o jakim on filmie mówi. I się nie może zatrzymać, bo jest bomba, jeżeli za bardzo spowolni się. To jest o tym, prawda? Trafili, by zdać egzaminu na kartę rowerową. Także apel do przedsiębiorców. Zaciskamy zęby, idziemy dalej, bo łatwiej nie będzie. Paradoksalnie, jako inwestorzy wykorzystamy tę sytuację. Oj, zaciskacie zęby. Szkoda, że kurwa na gardłach ludzi, nie? Macie dwa mieszkania, będziecie mieli 4. Ludzie, którzy przez całe życie oszczędzali, mają w tej chwili zapasy gotówki, mają zapasy innych aktywów, które z pieniężą będą w stanie kupować nie tylko nieruchomości, ale przejmować ruchomości, przejmować różnego rodzaju dobra od osób, które żyją w tym trybie konsumenckim, do życia, w którym namawia nas właśnie system. Ludziom, którzy są konsumentami, którzy są na umowę o pracę, najgorzej uposażonym, mogę życzyć tylko zdrowia i jakiegoś totalnego przewartościowania, bo po prostu łatwiej nie będzie. No jeżeli otwarcie mówisz, że będziesz kurwa żyłował tych ludzi, no to... Faktycznie, perspektywy są dość chujowe, bym powiedział, no. Ale to może można rozwiązać nie będąc po prostu, nie wiem, chujem, nie? Plus, zwróćcie uwagę, on narzeka na konsumencki styl życia. Mamy do czynienia z tym samym kolesiem, który powiedział, że każdego jest stać na to, żeby odłożyć 10 tysięcy złotych i pojechać sobie pojeździć z kumplami samochodami w Dubaju, nie? Bo to już nie jest konsumpcjonizm. Jak wyjeżdżasz do Dubaju, żeby jeździć szybkimi brum-brum samochodami, nie konsumpcjonizm. Konsumpcjonizm jest tylko wtedy, jak jesteś biedny. Po tym się poznaje prawdziwy konsumpcjonizm. Po biedzie.
Daliśmy ten autobus, o którym wspomniałem, prowadzić tłumokom. Skutki tego przejazdu będą opłakane dla jego pasażerów. Wcześniej czy później... Kurwa, nie, to jest niesamowite, że to z kartki musi czytać, nie? Skumajcie, że on te kurwa mądrości ze szkolnego dzienniczka on musi z kartki czytać, ponieważ są tak tak mocno z serca wychodzą. Tak bardzo true prawdziwe są, nie? Dojdzie do wypadku. Prawdopodobnie nie wszyscy zginą, oprócz samego prowadzącego. My albo z tego autobusu wyjdziemy, przesiądziemy się na inny. Nie wiem, będą połamane nogi, łapy, ale będziemy iść dalej. Natomiast kto tę batalię wygra? Ano właściciel drogi i właściciel sieci autobusów, który kupi sobie kolejny. Jak się zabezpieczyć w tej podróży tym dziwnym gospodarczym autobusem? Co? Przepraszam, ale co do kurwy? Co tu się od Janie Pawliło? Zwycięzcą będzie ten kierowca autobusu? Nie, ten właściciel sieci autobusów? Słucham? O kurwa! Pan nie jest dobry w metafory. Na którym przystanku wysiąść i co dalej robić, o tym w następnym odcinku. Puenta będzie taka sama jak początek tego całego odcinka. Nic nie wzmacnia władzy tak jak milczenie ludu. Póki co żyjemy w demokracji, nasz głos publiczny, nasz głos w rodzinie, nasz głos na wyborach będzie decydował o tym, w którą stronę pójdziemy. Obawiam się tylko, że będziemy szli w jeszcze gorszą stronę, bo ten głos będzie kupiony za dodrukowane pieniądze. Także też tymi filmami powoli będę kończył niestety rozpaczę, a zaczynał myśleć, jak w tej czarnej dupie, w której się znaleźliśmy, po prostu się urządzić. Gasimy światełko, moi drodzy, wyciągamy wnioski, widzimy się na kolejnym odcinku, żeby wspólnie pomyśleć, bo... Co to znaczy gasimy światełko? Czy to było mini Heilig? Dla jego mini nazi koleżków? Czy to było hajlątko? Wszystkie pieniądze są wydrukowane oprócz krypto. Ja powiem wam więcej, wszystkie pieniądze są wymyślone, nie? Podałem się też filmik pod tytułem Czy trzeba oszczędzać połowę zarobków? Nie! Wykrzyknik. Trzeba. Kropka. A na... Zobaczcie miniaturkę, nie? Na miniaturce jest połowę inwestuj, połowę wydawaj, nie? Nie powiedział, kiedy ludzie wyjdą na ulicę, ale wiesz dlaczego nie powiedział? Bo ci ludzie będą w autobusie! I się rozpierdolą. Dwie nieskończoności u Karola Indakrowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej, WZK i Janek. Dawczynie pizzy, Dan Połowski, Sakumia, Kradafek, Krzysztof Kraliński. Dawcy kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Karol Kuter, Hypatia, Szabrodny, Gucyk, Integra, BH, Nord, Horsy, Gunwald, Konrad, Warych, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Smoki, Doraka, TBM32 oraz Chrysku, osoby dające kawę. Michał Szedziewski, Kropter, Bostuk, Cukrowy, George Soros, Rzadziu, Rabin, Bardaba, Jaszu 2, Henryk, Samrion, Adam Klusek, Maciej XLS i wreszcie osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Grub Mefisto, Poczek, The Boss, Lakardar, Paweł Pawlik, Antyblister, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Splend, Lubel, Hubert Mazur, Dzika, Kaczka, Daniel Delfilis, Sylwester Uba, Adrian Gami, Daru, Maciej Dzieliński oraz Gworewan!